Dom, który dzisiaj odwiedzę, został częściowo strawiony przez pożar. Jednak mimo wszystko zostało w nim bardzo dużo wyposażenia, o czym przekonacie się za chwilę. Zapraszam. Jest tu również jedno pomieszczenie, które przypomina bar. Być może było to tylko dla właściciela. No, przesiadywali tutaj pobliscy mieszkańcy. Strawił pożar. Jednak bardzo dużo rzeczy zostało. Mam nadzieję, że naprawdę coś ciekawego znajdziemy. Może spróbujemy wejść do innego pomieszczenia. Sprawdzę teraz, jak wygląda poddasze. To właśnie w tym miejscu został zaproszony ogień i rozniósł się po całej górze. Jak widać, po dachu nie ma śladu. Dom został całkowicie pozbawiony dachu, ze względu na to, że wszystkie bele się przepaliły i po prostu zostały wywiezione. Dobra. Kibelek. Ma ktoś ochotę na zupkę chińską? Krewetkową? 2014, czyli od bardzo dawna już tutaj leży. Thank you.
do łazienki. Widać, że jest w miarę zadbana jeszcze. Baterie już poznikały, niestety. Sprawdźmy resztę pomieszczeń. Większość wyposażenia z górnych kondygnacji zostały przeniesione na dół. Po pożarze właścicielowi wypłacono odszkodowanie. Aktualnie dom przejął Skarb Państwa. Jestem pewien, że przez najbliższe kilka lat państwo nie będzie interesowało się tym domem. Pomiędzy tymi rupieciami i kartonami znajduje się również wiele cennych przedmiotów.
bagiery. To w jakim stanie są płyty? Kolejny pokój z gratami. Chyba nie będę wchodził. Jak widać, w kilku miejscach na dole również pojawił się ogień. Wszystkie elementy drewniane u góry są całkowicie spalone.
To by było na tyle dzisiejszej eksploracji. I oczywiście widzimy się za tydzień. Na razie.